Remis Barcelony w Sewilli tworzy im sporo problemów w ligowej tabeli Primera División, zwłaszcza biorąc pod uwagę, jaki był przebieg tego spotkania. Nawet po tym starcie, po tym bardzo łatwym, komfortowym starcie Barcelony, po świetnym golu Messiego, po pięknym trafieniu Neymara, naprawdę powinno być po sprawie. Jednak Barcelonie zabrakło kompletnie kontroli nad tym meczem. Wydaje się, że tutaj nie spełnił się do końca plan Luisa Enrique, bo on przecież chciałby zespół miał jeszcze więcej kontroli, jeszcze więcej posiadania piłki i odebrał jakiekolwiek szanse Sewilli. Owszem, gospodarze może nie mieli wielkich sytuacji do momentu strzału i pierwszego gola, jednak to tym bardziej pokazuje, że Barcelona jakby za bardzo oddawała im pole na własnej połowie. I to też pozwoliło Sewilli dostrzec swoją szansę. Dało się wyczuć też nieuchronność tego remisu, zwłaszcza z każdą kolejną minutą w drugiej połowie, bo chociaż to Barcelona miała swoje szanse na podwyższenie, a Sewilla oddała w całym meczu ledwie dwa strzały, to tak naprawdę z każdym pudłem Messiego, Suareza rosła ta pewność siebie gospodarzy. Genialne zawody według mnie rozegrał Ever Banega, który był prawdziwym dyrygentem i w defensywie, i już w rozegraniu Sewilli, które oczywiście było ograniczone przez posiadanie piłki Barcelony, ale to on, zwłaszcza widać to po statystykach, był tym głównym rozgrywającym. Miał ponad dwa razy więcej podań od Grzegorza Krychowiaka. No i Argentyńczyk po raz kolejny pokazał w tym sezonie, że jego miejsce jest na topie środkowych pomocników w europejskim futbolu. Co do Krychowiaka, no świetnie się on odnajdywał, bo odpowiadał mu taki styl gry jego drużyny, wymagający dyscypliny, odpowiedzialnych interwencji, no i twardej gry w odbiorze. Cztery ślizgi zapadają pamięć, no na Messi, na Neymarze miał także trzy przechwyty, no i dawał po prostu zabezpieczenie drużynie, choć już raczej po tych pierwszych 30 minutach, gdy Sevilla jakby się obudziła przy wyniku 0-2. Dużo do gry wnieśli Reyes i Gameiro, który strzelił wyrównującego gola. Zaskoczyli Barcelonę ruchliwością. Zmiany zdecydowanie na korzyść Unaia Emery'ego. Wynik również, bo Luis Enrique, gdy dostrzegł, że Sevilla zyskuje coraz więcej pewności siebie, wpuścił Xaviego zamiast niezadowolonego Neymara. No i jednak tej kontroli zabrakło. Sevilla grała coraz lepiej. Tym samym Barcelona pozwoliła się zbliżyć Realowi Madryt na 2 punkty, ale pamiętajmy, królewscy też będą musieli przyjechać do Sewilli. Ten remis, oddanie 3 punktów tak naprawdę, może zachwiać pewnością siebie piłkarzy Enrique, co w ostatnich tygodniach, no miesiącach sezonu może okazać się kluczowe. Czy wytrzymają presję walki na 3 frontach? No na pewno będą musieli zagrać dużo lepiej niż w tym spotkaniu.